In the past, the breeder will need to plan the variety and learn how the variety will perform in the field. Today's breeders, they have access to technologies that allow them to know if a variety is resistant or tolerant to a given disease even before it is planted. Monsanto have developed this technology that we call chipping technology. And what we can do with this technology is we take a small portion of the kernel and still keep the kernel alive. We send the sample to the lab and we test for the presence or the absence of the tolerance. Of course, those kernels that are not tolerant are discarded. The ones that are resistant are taken to the field. Once in the field, we ensure that we place the varieties under the conditions where the disease is going to be present. To jest pole produkcyjne, czyli nie jest to lokalizacja przygotowywana tylko i wyłącznie pod pokaz. Mamy normalne pole produkcyjne, na którym dodatkowo zostały ulokowane trzy nasze doświadczenia. Tego typu doświadczenia prowadzimy w Polsce już trzeci rok. Z pięciu lokalizacji jedna zawsze jest robiona na dobrym stanowisku. Testujemy odmiany tak, ażeby w naszych warunkach wydać dla Państwa najlepszą rekomendację, ile posiać, na jakim typie gleby, tak, ażeby uzyskać najlepszą. Dzisiaj, jeśli chodzi o podobieństwo, to przede wszystkim wiecha. Bardzo podobna do współczesnych odmian. To, co kiedyś, jakieś 500-600 lat temu ludzie wykorzystywali z tej trawy, to tak zwana, można by to nazwać jako mikrokolba, kłos schowany w pokwie liściowej. Dwa rzędy nasion w środku, bardzo twarde nasiona. Monsanto Decal Present Root System, czyli prezentujemy teraz kilka słów o systemie korzeniowym, jak kukurydza reaguje na pewne aberracje wodne na polu. Dla kukurydzy jest ważne, żeby w fazie od kiełkowania do 6-7 liścia miała umiarkowaną ilość wody. I najlepiej jest, że nie ma dużych opadów, gleba się nie zakleja i jakby kukurydza buduje ten system korzeniowy, wprowadzając korzenie w głowę. Kukurydza potrzebuje jakby największej aeracji, największego nasycenia powietrzem, czyli też tlenem w glebie. Jeżeli skleimy, zniszczymy te przestwory, ona nam nie będzie rosła. Dlatego tam wszędzie, gdzie są zastoiska wodne, ścieżki z poprzednich upraw, pszenicy, czy to siejemy po burakach, należy głęboszem to wzruszyć. Znaleźć takie kluczyki ukryte w kukurydzy, a kluczyki będą potrzebne do otworzenia skarbu na koniec skrzyni. To ja zabieram. Ale to nie, ale... znalazła! 77 tysięcy do 97 tysięcy. No i badamy to w czterech lokalizacjach suchych, jednym tym optymalnej. To jest system Decalbu i on analizuje wszystkie kraje na świecie, gdzie prowadzimy te doświadczenia. I kiedy pan sieje, kiedy pan wchodzi? 23 kwietnia jest. Kiedy się można wejść po prostu, bo im więcej azotu, tym dłużej trzyma, no nie? Średni termin siewu to już jest 20-15 przeważnie kwietnia. Czy to tak, przy jakich wilgotnościach chcielibyśmy? Ja celuję 25, wyżej nie jadę. 2307, V240, ziarna Flint, jak widać na załączonym obrazku, a więc możliwość wykorzystania na ziarno, bioetanol, kiszonkę, biogaz, czyli odmiana, która jest bardzo uniwersalna i uniwersalna pod względem możliwości jej wykorzystania, ale również pod względem swojego charakteru, takiego trochę pandemicznego, doskonale radzi sobie na słabszych stanowiskach. TKC3790, jej cechą charakterystyczną są zwieszone kolby, co sprawia, że woda grawitacyjnie spływa po tej kolbie, nie zostaje gdzieś tam w tych koszulkach, czyli mamy jakościowo świetne ziarno. Ziarno bez fuzarium, charakteryzuje się ta odmiana bardzo szybkim zrzutem wody.
DKC 34-41. V240, ona może być tutaj bezpośrednim zamiennikiem DKC 3203. Czyli ją będzie można polecać na tych gorszych trochę glebach. Będzie szybko rosła na wiosnę, będzie dobrze wyglądała przed zbiorem, nie będzie się nam łamała. Ma mocne korzenie, nic jej nie wywali. Także są to odmiany, które już mocno zaznaczyły się, jak powiedziałem, na polach produkcyjnych. Mamy tutaj bardzo dobry odzew od naszych klientów, producentów kukurydzy. Jeżeli mi Państwo pomogą przełamać, zobaczymy, proszę bardzo, śmiało, zobaczymy cieniutką osadkę i ta separacja, jak powiedziałem, ziarna z tej osadki jest bardzo, bardzo łatwa, bardzo płynna. Tutaj mamy dużo, dużo ziarna, duża koncentracja, no pozwala tutaj nam twierdzić, że te plony będą wysokie. What we have now in the market is the result of last 7 or 10 years of breeding activity. What it is more critical for our program in order to bring the right varieties is to look at the trends on the environment. What is the farmer going to be looking, not now, but years to come? So we have to be very close to the market. Jeżeli mamy organizować w gospodarstwie zbiór kukurydzy, to myślę, że 37-95 jest to odmianą, która z powodzeniem może być zbierana na końcu. Ziarno ma dosyć duże. Ale tak, koszulka tak. Mocno otoczona i co się no, robi? Będzie to... No właśnie, no, dokładnie. Nie otwiera dokładnie. Się. Tak. I dlatego testujemy to. My testujemy ją, teraz konfrontujemy z naszym takim topem, jeżeli chodzi o wydajność planowania z 36-23. Trzeba powiedzieć, że odmiana wygrywa. Wygrywa z naszym czempionem, jeżeli chodzi o standard planowania najwyższego. Tutaj mamy przykład wyniki z badań na terenie kraju. Tutaj mamy doświadczenia coborowskie, tutaj mamy doświadczenia naszej firmy. Z dwulecia badań 2012-13, numer 1, jeżeli chodzi o wydajność w klasie średnio-późnej. Z takim fajnym plonem, to jest przeszło tona odchyłki od wzorca z dwulecia, także dosyć mocno odstawiła tutaj konkurencję. Słyszycie to? Tak. No zawsze tak badamy, jak kolba śpiewa, mówi. Znaczy, ale to widać, bo już są te szczeliny między ziarnami, to już widać, że... Ale to też nas wyróżnia, słuchajcie, tutaj te mikropory, te powierzchnie są jakby odsłonięte w większym udziale i mamy tym sposobem lepsze odprowadzanie wody, prawda? Ktoś znalazł klucze. Jeden znalazł. Jest. Jeden jest. Następuje dzwonił mnie blokady. Bardzo. Teraz. Co my tam... Ja tutaj w kuluarach słyszałem,